To zobaczą, jak co noc się zaczyna, to pełno łazi takich dziaduków i jak kaszlą państwo, dobrze, że tego nie słyszeli. I poszli z pięć, od razu pięć osób poszło. I tak idą i gadają, że słychać na całej Marszałkowskiej. Także proszę państwa, tutaj porobili. Ja wiem, że fajnie jak są te PKS-y, jak jest centralny, gdzie państwo teraz jest zablokowany remont, to tutaj troszeczkę no, pomogą te PKS-y, no bo przecież tu do Ameryki nie dojedziesz, prawda? Do Ameryki to trzeba wiedzieć samolotem, ale tak z Hiszpanii, z Portugalii, z Włoch, bardzo dużo gości tutaj, Polska. A mam, która jest pomiędzy Rosją i pomiędzy Niemcami. Także Rechodupki Warszawa. Witamy w Rechodupkach Warszawa. Witamy na Mazowszu, w Rechodupkach. Witamy serdecznie. Może będziesz żył wiecznie, jak technika, nauka coś wymyślą, jakieś panaceum, ale raczej to chyba na tym nikomu nie zależy. Chcieliby, żebyś szybciej się wykończył. Tak, w tych chodupkach. Im bardziej ktoś umiera, czy sobie tam nogę wykręci, czy co, no to więcej śmiechu na wydechu. Witamy w Rechodupkach pomiędzy Rosją a Niemcami w Warszawie. Witamy. Nie ma tu mądrych, nie ma. Wszystko głupie. I Mareczek też mówi, że on głupi, że on jest głupi. Ja mówię, słuchaj, to ja ci jako ta przyjaciółka dobrą radę daję, żebyś tak nie otumaniał siebie, nie ogłupiał, bo jeżeli samego siebie nie będziesz cenił, doceniał, no to jak innych ludzi docenisz? To jest znak dla psycholożki, że już coś kręcisz, jak tak ludzi deprymujesz, że ludzi o nich źle mówisz, że już coś kręcisz, coś kombinujesz. Dla psycholożki jest to znak, że już coś kręcisz, dlatego też bądź normalny przynajmniej. No. Także dzisiaj, proszę państwa, przy niedzieli 9.9. w tych systemach w Polsce, no widzicie państwo, jeszcze, żeby to była Ameryka, to nie ma 300 lat, a już prezydent rękę na Biblii kładzie. A tutaj nie ma Biblii, nie ma Boga, nic nie ma. Tylko Pałac Kultury Stalina i Lenina.